Czy mogę pić ciepłą wodę z kranu, czy ona musi być wyłącznie zimna? Jeżeli mamy pić wodę z kranu, to zdecydowanie powinna być to woda zimna. No dobrze, ale niektórzy mówią tak. W ostateczności wypiję tę wodę z kranu, ale wcześniej na wszelki wypadek ją przegotuję. Co pani na to? Woda po przygotowaniu traci minerały, które zawiera, czyli wapń i magnez. Ten osad, który nam się czasami osadza, kamień, prawda, na ten mówią... kamień, to są właśnie bardzo dobre dla naszego zdrowia minerały, magnez i wapń, prawda? Czyli, to samo, czyli my się tego pozbywamy. W wodzie butelkowanej. Dokładnie. Minerały? Nasza woda, warszawska kranówka, jest średnio zmineralizowana, bardzo korzystna dla naszego zdrowia. Zresztą wiele badań pokazuje, że właściwie magnez jest najlepiej przyswajalny z wodą, którą pijemy. Czy ja mogłabym się napić czystej warszawskiej kranówki u samego źródła? Oczywiście. Zapraszam. Tutaj może pani spróbować efekt naszej pracy. Czyli proszę bardzo. Biorę sobie wodę z kranu. To jest taka pierwszy kran Warszawy, prawda? Dokładnie. Z samego źródła, dobra. Z samego źródła. Zimna. Mówiła pani, że tylko zimną. Tylko zimna. Przezroczysta. Nie obawia się pani recenzji? Nie, absolutnie. Jestem pewna tego, co robimy tutaj. Dobre. Dokładnie. Zdrowa, czysta i bezpieczna. Ale taka woda jest w całej Warszawie, w każdym warszawskim kranie? Tutaj musimy powiedzieć o jednej rzeczy, że wodociągi odpowiadają za jakość wody do wodomierza głównego. A dalej to już jest sprawa każdego z nas, jak dbamy o instalację wewnętrzną. Czyli albo możemy o to zapytać administratora budynku, prawda, czy sieć jest regularnie przeglądana, konserwowana, czyszczona itd., itd. No a jeżeli mieszkamy w domku jednorodzinnym, no to sami musimy zadbać o jakość naszej sieci, bo od tego zależy finalnie, jaką wodę będziemy mieli w kranie. Ponieważ tam, jeżeli nie będziemy dbać o swoją instalację, może dochodzić do wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci i wtedy no, ta jakość niestety nie będzie dotrzymana.